I stąd cały zegar mistrzowski system jest bardzo delikatny i sprawny. Nie? Zanim on trafił do organów, to gwóźdź w desce był ośko. I klawiszem się strasznie ciężko naciskało, bo było po uparcie, prawda? W XIX wieku, jak myślą pneumatykę, tak nagle stwierdzono, że klawisz tylko podnosi zaworek wpuszczający powietrze, czyli waży 30 gram. Zaczął się tak robić. Można było bardzo duże instrumenty rozleczone gdzieś po kątach, bo rurką, jak się puszczało powietrze, to 5-6 metrów można było dać. Tutaj stawiało się jak najbliżej piszczałek klawiszy. Im dłuższa droga, tym większe tarcie, tym większe odpływ. Potem ta pneumatyka doprowadziła do tego, że zatracony jakiś charakter organu pojawił się prąd, więc wymyślono system elektropneumatyczny. Magnes, styk, zaworek. No było to fajne, dobre, tylko że znowu przy dużych instrumentach było tak, że zanim organista nacisnął klawisz, to za pół sekundy dopiero usłyszał dźwięk, nie? No bo odległość. Lekko, wszystko. Potem tak, przyszło do naprawy. Mieszki co 30 do 50 lat trzeba wymienić. Bo jak mieszek, to jest woreczek skórzany albo z jelitka, albo z sztuczną tworzywa, albo magnesy, wszystkie styki, co ileś lat, to są kosztowne wymiany. Przy małych organach mechanicznych nie ma mieszków, nie ma magnesów, nie ma styków, od klawisza jest listewka, jest kontorniczek, proszę zobaczyć. To jest wszystko kontorniczek na ośce z drucika. Tu się de facto nie ma co psuć, a jeśli już, to taki kontorniczek kosztuje parę złotych, albo się samo ośkiem wymienia. Magnes kosztuje niemiecki około 50 zł, 60 zł. Magnesów trzeba do 200. To już jest 10 tysięcy same magnesy, co ileś lat. Cały system elektryczny, dlatego przy małych organach, to system mechaniczny za 15-20 lat potrzeba jedna skóra, trochę drutu, trochę listewy, kotowniki, worek wykurzacza. I to jest cały materiał. Worek wykurzacza? No, żeby na śmieci. To jest cały materiał, jaki jest potrzebny do remontu po 15-20 latach takiego instrumentu. No więc mówię, koszty utrzymania i w zasadzie bez zawinienia. Bo jak się da sprężyny, to wszystko jest sprawdzone, nowe, działające. A te szpektale jeden do jednego rozebrane? Tak. To w 5 osób, żeśmy to rozebrali, ale mówię 5 fachowców takich. Ale zebrać to powiem szczerze, chyba trudniej niż złożyć. To znaczy jest, dlaczego trudniej, bo myśmy mieli tylko 2 dni na rozbierania. Nie trzeba dumać i szukać śrubek, wkrętów i innych. No jest, to już na pamięć. A potem szpilarek i sprawdzam sobie, jaka długa śrubka będzie do dziury. Pewne rzeczy pamiętam, a inne to zawsze cieniutki drucik i sprawdzam, jakiej długości śrubka jest potrzebna do skręcenia. I zdjęcia. To w takim razie miło i zabawa przez podanie. No zabawa będzie fajna. Zabawa przez podanie? Tak. Ja już, znaczy do końca sierpnia powinno się dowiedzieć, coś nie widać, nie? Może, tak myślę. Dwa tygodnie? Nie, do końca sierpnia. Przyszłym tygodniu zaczynam, już powoli. Później, no to jest przerwą tam sierpnia na Matkowskiej Zielnej. I mam nadzieję, że do końca sierpnia się uda. Spokojnie to zmontować. Wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. Proszę.